Proszę Państwa, za nami już spotkanie Grecja-Czechy. 2-1 dla Czechów, cieszymy się, ale prawdziwe emocje zaczną się za pół godziny. Polska kontra Rosja. Proszę Państwa, kochani, mecz, którego nie można przegrać. Nie można. Ja tak strasznie bym chciała, żebyście uwierzyli, że możecie. No. Ciężko będzie. Aleks, ale nie, spokojnie. Musicie zrobić tak, jak my wczoraj. Jak zrobiła Ukraina? Wpuściliśmy do składu naszą legendę, Szewczynkę. I proszę bardzo, i wygrana. I a można. Kogo my mamy włożyć, co? Co, Szarmacha? A może Bońka albo, nie wiem, Latę? A może Lubańskiego, co? Dudkę wstawia, rozumiesz, Smuda. Będziemy się bronić się będziemy. Dlaczego ty nie wierzysz w Polaków, Aleks? Ja nie wierzę w Polaków? A co ja mam na twarzy? Ja nie wierzę w Polaków? A widziałaś te barwy narodowe, tę dumę narodową na mieście, rozumiesz, te łzy w oczach? To, że ja mówię, że będzie ciężko, to nie mówię, że nie wierzę. I wprost przeciwnie. Proszę Państwa, my nie damy wyrwać sobie nawet guzika. Będziemy jak Reduta Ordona. Jak co? Mickiewicz, nasz wieszcz, napisał taką poezję, rozumiesz, Reduta Ordona, że jak Polak to usłyszy, to nawet w hokeja z Rosjaninem wygra. I my staniemy z Rosjaninem prosto twarzą w twarz i popatrzymy na niego prosto, oko w oko. No, no sztuk! Kochani, to jest wielki zajaca! To jest tylko sport! No, tylko sport! Pamiętaj ty! Tylko sport! Koniecznie! Puść! Powiedzieć mu, że komanda! Jaka komando? Jakie komando? Jakie komando? Drużyna! Dobra, pod warunkiem, że to będziemy my! Wy produkujecie ładę cały czas! Chłopaki, nieważne! Pamiętajcie, dzisiaj cała Polska stała się jednym wielkim stadionem, jedną wielką trybuną! I pamiętajcie, nad nami w biało-czerwonym gnieździe siedzi orzeł i na to patrzy, a dopingiem dyryguje Słowacki, Mickiewicz, Norwid, Miłosz, Szymborska. Cicho bądź! Oni Lenina muszą pochować, a my musimy pokazać, na co nas stać. I czy wygracie, czy przegrajcie, pokażecie. I ja za wieszczem powiem wam, nam strzelać nie kazano. Kazano nam strzelać, oczywiście, że kazano nam strzelać. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole, a tam po prostu... Nie, przepraszam bardzo! Pokażcie, na co was dać! Polska! 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 Chłopaki! Nie dajcie się, pamiętajcie! Ponad poziomy wylatuj! A okiem słońca ludzkości ogromy! Ogarnij z końca Polaku do końca! Polska! Polska! Na bursztynowy świeżo! Na... Witamy Państwa z 5. stadionu. Tutaj proszę Sonia Sawczenko. I Jarosław Małaka. Co powiedziałaś? Malaka? Wiesz, co to po grecku znaczy Malaka? To jest dziura w tył. Malak. Jarosław Małak. Znaczy wolałbym, żeby do mnie mówiono, prawda, Pele. Ja chciałbym tak, w pierwszych słowach mojego resume powiedzieć po prostu... Franek, kocham cię, stary, po prostu, wiesz, ja cię zawsze kochałem i naprawdę cieszę się, że mnie nie zawiodłeś. A ja kocham Kubę, kocham... Poczekaj, na razie to ja kocham, a potem ty se za moment pokochasz, dobrze? Franek, słuchaj mnie, ja się cieszę, że ty mnie posłuchałeś i że w końcu zrobiłeś te zmiany i to jest brawo, teraz benisz. Mówiłem, posłuchałeś mnie, a mówiłem, zacznij biegać i to jest drugie brawo i no i obraniak. Znaczy, wiesz, no mówiłem, żeby tam było więcej rozgrywania takiego francuskiego, ale tak, no trochę było, ale wiesz... Ale jakie tam trochę było? No przecież dobry był. Co? To on był dobry? Ty wiesz, co się stało pod koniec meczu? Ty, Ludo, słuchaj mnie, ty się, stary, nie obrażaj na Franka, co to jest w ogóle? Jak on ci mówi, stary, schodzisz, to po prostu schodzisz, rozumiesz? Ja mu nie po to każę robić zmiany, żebyś mi ty tam potem nie, tym nosem kręcił. A jak mnie zdenerwujesz, to, stary, zadzwonię do Franka i będziesz cały mecz z Czechami grzał ławę. Chwileczkę, spokojnie, może warto też wspomnieć, że przed chwileczką zakończył się w moim kochanym Lwowie przede wszystkim. Wspaniałe spotkanie. Dania-Portugalia z wynikiem 3-2 dla Portugalii. A co mnie w ogóle obchodzi mecz tam Dania-Portugalia, które są sprawy reprezentacyjne, rozumiesz? Ale... A ten twój, wiesz, ten przystojniaczek z tym kaloryferem to jakoś tak gola nie strzelił, nie? Ale a miał sytuację sam na sam. Ozdobą meczu. Ozdoba, Cristiano Ronaldo. Ozdoba, przepraszam cię bardzo, bo najważniejsze. Przepraszam, ale... Michel. Kochany Michel, ty jesteś fajny gość, naprawdę. I fajnie, że mnie posłuchałeś i otworzyłeś w końcu ten dach. Człowieku, naprawdę, jakbyście wszyscy słuchali Pelego, to byśmy razem na tym dobrze wyszli. To jest tak, jak ja grałem w tym Tajfunie Brochów, jak mnie słuchali trener, kierownik drużyny i ten kapitan, to myśmy raz z tym Zniczem Pruszków II, tam gdzie Lewandowski zaczynał, to myśmy raz z nimi wygrali. No, no i wiecie co, ale tak? Błagam cię, ale ten gol wczoraj, ten jak Kuba strzelił, no jak on strzelił, no przecież to była bomba, po prostu. Nie, no była bomba, a ty wiesz, ja podobnie kiedyś kiedyś uderzyłem na wyjeździe z Łumiankami, tylko że mi akurat tam piłka, nie wiem, poleciała trochę Panu Bogu w okno, bo wiesz, ja nie wiem dlaczego, ona się wierzy, odkręcała mi od bramki, a akurat wiesz, Kuba ją tak pięknie wziął i dokręcił. Normalnie jakby widział tamten mój strzał i wyciągnął z tego wnioski, to rozumiesz? A to już świadczy o klasie piłkarza, no tak czy nie? A ten tłum, po prostu ten tłum jak ryknął, po prostu jaki szał, jaki obłęd, no po prostu. Nie no było, ale nie, ale to... Wczoraj u nas, wczoraj u nas. Ale Franek, słuchaj, to trzeba na spokojnie, nie ryczeć, na spokojnie, nie podpalać się. Rozumiesz? Nie wolno się podpalać, no. Słuchaj, to jest tak jak w tym, jak ja, moje doświadczenie z niższych lig mazowieckich mówi o tym, że trzeba nie wolno iść na hura. Ja wiem, że my musimy ten mecz wygrać, ale to trzeba na spokojnie, nie tak jak Grecja wczoraj przegrała. Ale Franek wie, co ma robić. Tak, Franek wie, słuchaj, może i wie, ale może też chce skorzystać z mojego doświadczenia, rozumiesz? I teraz Franek, słuchaj, pamiętaj o tym chłopie, pamiętaj, my mamy wyjść z grupy, ty to rozumiesz? No, a tak w ogóle to jest, wiesz, tak jest, dobrze jest, naprawdę i powiem ci, Franek, ja cię kocham. Kocham cię. Sorry. Macham, macham i witam z 5. stadionu. Wita Sonia. Aleks, właśnie może ja Państwu powiem, że dzisiaj powstał u nas tutaj taki problem, taki właśnie spór kulturowy, właśnie w związku z tym meczem Włochy, Chorwacja. Czy Adriatyk dzieli te narody, czy jednak łączy? No i właśnie się okazało, że Adriatyk ich połączył, znaczy się na początku ich dzielił, to znaczy myśleliśmy, że Włochy zmiotą Chorwację, ale potem Chorwaci się obudzili, no i jest 1-1, czyli remis, tak dalej. Ale co my się będziemy zajmować takimi bzdetami, kiedy to pojutrze Polacy dokonają coś, czego ostatnio dokonali w latach 80. poprzedniego stulecia, poprzedniego tysiąclecia. Znaczy co? Po prostu my, proszę Państwa, pojutrze wyjdziemy z grupy w wielkim turnieju. Wyjdziecie albo nie wyjdziecie. Ale oczywiście, że wyjdziemy. Ostatni raz wychodziliśmy jak Wacław III z Brzetysławem na Polskę. Czesi napadli 1000 lat temu i kraj spustoszli, że w Katedrze Gnieźnieńskiej drzewa wyrosły i się dziki zwierz zakluł. Wiecie, proszę, kochanie, co ty nie mów chłopców, Kijczyków nie przeskoczysz. Ty wiesz, jaką oni mają drużynę. To jest gwiazdozbiór. Jaki gwiazdozbiór? Ty wiesz, jak jest po czesku gwiazdozbiór? Chwezna kupa. No, tak jest. Proszę Państwa, my nie gramy z nimi w hokeja. No tak, ale wyścig żużlowy to też nie jest, kochanie. W żużlu oni nie mają z wami szans, pokojowe z nimi, ale w piłce nożnej to oni są na ogół jednak troszeczkę lepsi. Ale nie ma na ogół, nie ma na ogół. Żużlową ligę mamy najlepszą na świecie, to prawda, ale tu jest szał, tu jest po prostu kibicowanie. Tylko oczywiście pod warunkiem, żeby do bramki wrócił Szczęsny. A po co Szczęsny? No bo jest lepszy od Tytonia. No chyba, że... kochany, no lepszy od Tytonia. O Boże, Tytoń nawet pół błędzików w meczu z Rosją nie zrobił. A karnego z Grecją kto obronił? Ale proszę cię, jak Muruski strzelił, to się nawet nie ruszył. No nie ruszył się, aż Szczęsny się ruszył. Aż Szczęsny się ruszył i szkoda, że się ruszył. Gdyby się nie ruszył, to by nie było gola z Grecją. A ty co opowiadasz? Szczęsny się rusza, zresztą to nie była Wojtka wina, tylko wina Wasila. No wszyscy wiedzą. Wasil robił co trzeba, ten jest elektryczny, wyleciał. Po prostu ja chcę Tytoń. To se do kiosku i ci se kup. Dobra, nie ma to. Szczęsny, Tytoń, jedna drużyna, jeden naród. Knedliki? No pasaran. A co ty masz do Czechów? Ja nic nie mam, ja bardzo lubię kobiety czeskie, piękne, Arabela, Rumburak, wszystko jest git. I ta drużyna tylko, że przyjechała tutaj i bramkarz w kasku motocyklowym broni, to nie halo. I będzie zemsta za skradzione zwłoki świętego Wojciecha z Gniezda, patrona Polski. Ja to pamiętam, ja to pamiętam. Proszę cię, ale kiedy? To dawno to było, w ogóle co to... Ale ja to pamiętam. Się troszeczkę poprawili, chrzest wam dali. Dobra, poprawili się, oni nam dali chrzest, Polsce im damy łomot, proszę Państwa, damy im łomot. Proszę Państwa, pojutrze, a tu już za chwileczkę zapraszamy na mecz Irlandia-Hiszpania. Tak, Irlandia-Hiszpania, jeszcze wiewiórkę dzisiaj widziałem w parku. Wiesz, jak jest wiewiórka po czesku? Normalnie wiewiórka z orzeszkiem. No jak jest, no? No co, jak? Drewny i kocur. Bo... No, dziecko przyjdzie do domu, powie drewnego kocura. Ja widziałem. Dziękujemy, dama, a pana Bedoja wszechną z piątego stawionego. Dajesz, podaj mu. Nie no, jest 2-0, bo nie ma szans. Czekaj, co jest? A, co jest? Witamy Państwa serdecznie z 5. stadionu. Właśnie trwa mecz Ukraina-Francja, jest 2-0. No niestety. Sonia, co ty robisz? Przepraszam na chwileczkę, Sonia, chodź tutaj. Nie, ja nie ale mogę. Chodź. Ja cię przepraszam bardzo, chodź, ale ty już sam mówiłaś, ja nie... Mamy taki mały problem, poczekajcie chwilę. Ale chodź, no jesteśmy na ten. Chodź. Nie, bo ja czułam, nie denerwuj mnie. To będzie tak jak w 74, w tym słynnym waszym meczu na wodzie z Niemcami, to żeście przegrali. Jest to samo, to był zły znak. Ja wiem, ale myśmy też grali kiedyś mecz na wodzie, rozumiesz, z Partyzantem Leszno, w ogóle był śnieg, burze, pioruny, błyskawice, no ale no wtedy akurat wygraliśmy. Poczekaj, Franek, a spójrz na mnie, ja cię proszę. Spójrz, rozumiesz? Co ja ci chcę dać do zrozumienia? Ty sobie to wyobrażasz jutro. Jutro te armie z roztrzęsionych, w ogóle płaczących polskich kobiet, jak przegramy albo nie daj Boże zremisujemy. Ty sobie wyobrażasz te tony zasmarkanych chusteczek? No chyba nie chcesz nakręcać koniunktury tym producentom kosmetyków jednorazowych do smarkania nosa. Daj spokój, Pele, no już albo czekaj, a ty masz jutro przygotowaną taktykę na jutro? To ja ci powiem, słuchaj uważnie, patrz mi na usta. Lewy nie może być odcięty od podań, rozumiesz? Lewy nie może cały czas sam walczyć z 5 obrońcami, człowieku. Ja to wiem doskonale, bo ja grałem z Lewandowskim, ze Zniczem Pruszków II, ty to rozumiesz? Ty grałeś z lewym? No co? To jak kiedy? No normalnie grałem, a co? Jak? No to... A czy nie on? No nie, on akurat wtedy siedział na tych trybunach, bo on grał ze Zniczem w Zniczu Pruszków 1, rozumiesz? Ale grałem, no pewnie, że grałem. Nie grałeś z żadnym lewym. Nie, dawaj! Ja grałem z lewym. On grał w Zniczu, a ja grałem ze Zniczem, czyli grałem z lewym. Franek, ty mnie słuchaj, ty sobie wyobrażasz, że w moim Tajfunie Brochów Kłopotek walczy z 5 rosłymi obrońcami, z takimi bykami z Partyzanta Leszno. Nie, on miał wychodzić do podań i miał walić gole, stary, i walił te gole, aż furczało. I jutro lewy ma zagrać tak samo, jak mój Kłopotek. Pamiętaj. Deszcz nie spadnie. A ty mi nie kracz mi tutaj, nie kracz mi, kobieto. Franek, ja ci powiem tak. Słuchaj, ty zawsze mnie słuchasz, robisz to, co ja ci powiem. I powiem ci, że to jest w ogóle coś, świadczy o twojej klasie. Ty, mądrala, ciekawe, kto jutro u was stanie na bramce. A skąd ja mogę to wiedzieć? No, niech on sam chociaż raz decyzję podejmie. Co to cała reprezentacja ma być na mojej głowie? Niech sam kombinuje raz. Dobra, kończymy już to. Szczęsny ma jutro zagrać, pamiętaj. No. Dobry wieczór Państwu z 5. Stadionu. Wita Państwa były Cristiano Ronaldo na lewaka, czyli barman Alex, czyli ja. To znaczy były, bo teraz Cristiano to wszyscy ciągną łaha, a to bym się teraz nazwał w takim razie Lewandowskim na lewaka. Proszę Państwa, trzymam tak do góry brodę, ponieważ powiedzieli mi, że jak tak trzymam, to mi się wałek pod brodą robi. Ja nie chcę tego robić, więc powiem Państwu dzisiaj świetnego gościa, Petra z Czech. Ahoj Petra! No lewy nalewka, dobry wieczór! O, lewy nalewka, to mi się podoba, lewy nalewka. Kto dzisiaj wygra? Petra. No to jasne, że nasi dziecko Republika! Petra, bardzo piękna, jesteś ładna, ale my się tutaj wygramy, my kochana! No ale my mieli medalię, a kolej kradł Polską, a? Ja nie wiem, kto kradł, kto nie kradł, Koli czy nie Koli. U was ten Nedwed grał kiedyś, no ile wy macie tych Nedwedów teraz, tego rosickiego, kulawego i niestety, ale macie bramkarza w kasku motocyklowym, no proszę cię. No prosimy was i bez rosickiego my lepsi! My lepsi, gorsi, groszki. A mamy jeszcze jednego gościa, który nie daje sobie wytłumaczyć, proszę Państwa, że u nas jest 27 stopni. Tak przemarł tam na północy. Sasza! Dobry wieczór, polskie друзья! Cicho bądź, kto wyjdzie z grupy, powiedz. Конечно, Rosja! I czeska republika. No to się grubo mylisz, widać po prostu, że cię tam zamarzł mózg po prostu na tej północy. Ponieważ... To niemożliwe, ani Łódź was! Takie Łódź, tak jak wy byliście Łódź, mieli nas ograć, a ledwo 1-1, a i tak by 3-1 w dupę dostali wcześniej. Proszę Państwa, jak Czesi mogą z nami wygrać? Jak oni siedzą po tych knajpach, jedzą te knedliki, tłuste golonki. Proszę Państwa, mają taki śmieszny jednak język. Ale muszę, terminator elektryczny mordulec, ale to wy macie własny język, Nemi. U was śmieszno język, u nich nie. A ten się odezwał, co u nich zapalniczka, proszę Państwa, to zażigałka, a kawa z mlekiem w kawiarni to kofie z śliwkami. To ja jestem w warzywniaku czy w kawiarni na przykład na randze, proszę Państwa. Heavy metalowcy rosyjscy, widziałem na własne oczy i czescy, proszę Państwa, mają skóry, świeki i na nogach sandały. Proszę Państwa, to jest niemożliwe. Sandały. Jaką potrawę, to zaraz się dowiemy za 2,5 godziny. Z was Grecy suwlaki zrobią. Z was Czechy knedliki. Dobrze, proszę Państwa, najważniejsze, że